Dzień dobry. Witajcie ludzie, z tej strony Zichu, a my znowu gramy w World of Tanks. I teraz to, co mój komputerek lubi najbardziej. Piksele! No, piksele, czyli niskie wymagania sprzętowe, jak na takie gówno idzie, więc coś, co lubię. A to jest, bo właśnie coś tam było podczas jakaś aktualizacja, czy kij wie co? Weszła kolejna zabawka dla dzieci do WOTA pod tytułem... Nie pamiętam i właśnie dostaliśmy takie gówno jak Polar Bear, czyli niszczyciel, szwaby, nie, w tym są, to jest, francuskie, no, mamy mamuta, to jest amerykańskie i lis arktyczny, to jest ruskie. No i takie zabawki w jednym odcineczku, bo staram się je wypróbować, więc myk, bez zastanowienia i patrzymy się, podziwiamy. O, jakaś rufa była na dole. No i to. Coś mało ludzi bierze tego Arctic Foka. Widocznie do dupy. Nie, choć musi. O, to co mój komputer lubi najbardziej, piksele. Piksele to dla niego miód. No, jedziem. By trochę poczekamy. Sekund. Jeszcze mniej ludzi, to... Jak to w pańcie robione, jak się patrzy od góry? No w zasadzie tak. Dobra, już jedziemy, wioko byłku. Ruszać się. O nie, mogę mieć lagi. Nie widzę FPS-ów. Ale widzę chyba po 200 coś chodzi. Ale to jeszcze do wytrzymania, no niestety coś zauważyłem, że zaczyna mi wariować. Nie wiem co to się dzieje, kurde. Nagle śnieg. Pod względem jebnięcia tubki ten... Niszczyciel Polar Bear jest najlepsiejszy. No więc cieszmy się z niego wszyscy. Nie powinieneś jebać. Oho, coś wykryło. A jedź prosto, bo to... Czekaj, jest... robią piękne przejście, a ja mam big laga. O, widzisz jak pięknie zrobili? To ja wyjadę. Coś mi wykryje? Pyk. Nic. O, z lewej są. No to w lewo się obracamy. Oż ty sukinsynu. Chyba lag. No, oczywiście. O, już nagle dużo życia straciłem. Jak miło, no coś co lubię. Jeszcze jak ładnie poszło. O, jeszcze boku. O, jeszcze w ogóle. Sterunował mnie. No, więc tak działa niszczyciel. Nie pokazałem ile zabieram. No, normalnie. Zabiera ponad 1000. No, z 1000 HP-ka zabiera, więc... Nie ma co pokazywać. Dobra, wróć do garaża. Jest. My uwielbiamy nasze lagi. No, są piękne i takie soczyste. Widać, że to one. No, nie dają nigdy o sobie zapomnieć. No, więc jest bardzo miło. A jeszcze, czy pociągną mnie światłowody, to jeszcze tego ani słuchu nie widu, więc możemy o tym trochę na chwilę zapomnieć. Poczekamy pewnie do 2020 i wtedy będę planować na 2030. Ale oczywiście będzie poślizg do 2050. I ja 50 lat. Nareszcie światłowody. No. Po co mi już światłowody, jak... No, nieważne. Za 50 lat wiesz, to ja... może prawdopodobnie w 2030 ma meteoryt jebnąć w ziemię, bo się zbliża do niej. I... W 2020 którymś NASA ten znajdzie sposób na rozwalenie tego meteorytu. Znajdzie? No niby tak. Ty lol, co to? To ja? No. A, no. Po 3 strzelasz. Nice. A, to nadal, o. A takiego działa nigdzie nie ma. A. Lag. U tych nie ma nigdzie w czołgach, nie widziałem przynajmniej. Ale co? No taką lufę. Kurde. A mnie to denerwuje. No lagi są... Jak poezja, fajnie celownik z lewej, a ty mierzysz tu. O, jednak się rozwaliło.
Fajnie, fajnie, super. To ja może zacznę kapować. Tu jest chyba woda. No. Kurwa. Ej, co za chamy. No, to tak działa... No, to tak działa ten mamut. Wszystko idzie po naszej myśli. No, to jeszcze Arctic Fox, jak znaczy no, lis polarny, no, arktyczny jeszcze na deser. Wszystko będzie pięknie, ładnie. Wszystko idzie tak jak chcemy, jak zaplanowaliśmy zawsze, ale fajnie. No. A tak naprawdę to jeszcze to powtórzę, bo tyle czasu mam, że chuj. Ja hej. Powtórzę. Co? Tak, no, włączyłem i włączyłem, aha. No a co? Nie zapominaj, kto ile grał w tego War Thundera, więc... Ja ci debilu nabijam samoloty. No no, z tego masz przyjemność, to ja będę miał z tego też przyjemność, że sobie sam będę grał. To. Więc nie marudź, bo cieszę się, że ci daję, bo bym marudził. Jedź całkiem w prawo. Tam... Na wprost do celu jadę. Nie, nie, bo tam jest woda. O, ale jedź. Tam jest przejście jedno, dobra. Wiesz, przez środek. Nie ma. Jest! Z boku też możesz pojechać. Ty mu mów, że nie... Dobra, jedź o za tym mamutem, tym. Za tym. Jadę więc. Plus. O kurde, myślałem, że w nich wypierdzielisz. O, jednak tędy jadą. No, ja się nie wyrobiłem. Lepsze przejście to. A tędy się da ten, O, o! Przyjmuję nam bazę. Chamy. Trzeba ich rozjebać. Namierz. Czyżbym trafił swojego... O, driftem w ogóle wlazłem. Mam go na celowniku. Nie, bądźcie jednym shotem. I już masz połowę życia. Poza zasięgiem. Jedzie do ciebie. Dead. No, to jak mówiłem... Zaczynamy wszystko od nowa. Tym razem chyba po lepszemu. Bo szło nam do dupy, do dupy, tak do dupy kwadrat szło. Dobrze, że przegrywamy, to doświadczenie podwójne nie marnuje. Co tu doświadczenie nie marnować, jak przecież kurde i tak je do niczego nie użyjesz, bo przecież nie ma drzewka w pikselach. No, no. Prawda. Ach. Da. Do tas. Ładnie ustawili je. To co, bokiem jechać czy środki? Bokiem. Bokiem. Będę niczym snajpur. I teraz mam nie zwalić. Będę ostrożny niczym. Coś, co jest ostrożne. Z internetem, nie wiem, czy to ci się uda. Prędzej rozstrojenie nerwowego dostanę, niż zrobię to, co chcę, więc wszyscy się radujemy. Chcecie żyć wiecznie? Piksele go! O, fajnie, nie teleportuje mnie. Nieźle, nieźle jak na początek. O, dzięki. On nic ci nie zrobił. Znowu. O, debil, debil, debil. Snajpa. Wal. I zabrałem mu. Blisko było. To co? Gówno. On mi może. Ej, oni tu jadą. Widzisz? O. No to ja też tędy pojadę, o. No nie wiem, czy się odwrócisz. Czekaj, ja widzę swoją posturę ciała. Chyba maszyny. No właśnie. I patrz. Tam mamut już zrobił przejście dawno, a ty się przez taką dziurę, kurde. No i? O, o, o. No i przez ciebie przeklinam. No i dobra. Śledź go. Ty go na dwa szoty rozwalisz. Więc tam jadę. Panie, sorry, ale you are dead. It's a not big surprise. Stara się robić według swoich... No i się prześliznął. Możecie go zniszczyć, bo on już mi... Tam jest mamut. Dlaczego oni go w ogóle
Nieważne. To mamut znowu wyjechał, a ty nic. Masz 500 HP. Masz kurwy. Schował się. O, mamut jedzie. Stanął. Jedzie. Stanął. Szkurde. Jedzie. Jak zwykle, standard. Mojego rozwalili. O, weszło. O, cud. On w ogóle we mnie Gdzie on jest? Ach, dobra. Tutaj chociaż coś zrobiłem. Ale znowu przegraliśmy z sukcesem. Więc tak, tak wygląda WoW, że większość w to dzieci grają. No właśnie, więc trudno cokolwiek grać. A, doszły jeszcze misje. Jakieś takie misje. Później postaram się pokazać takie misje indywidualne. No, myślałem, że to niemożliwe do wykonania praktycznie. No, myślałem, że to będzie jakiś ten. O ja, ci misje indywidualne. No może w odbędzie ciekawe takie, wiecie, trochę single player. Ale co się okazuje, niczym się praktycznie nie różni od tych misji, co wcześniej były, tylko że one już są do przodu ustalone. Także już wiesz, co później będzie. A wymogi są takie, że byś musiał chyba grać z 5 lat. Nie wiem, tak na przyszłość. Kiedyś ci się uda. Albo zapłać złotem. Znaczy no. To między wierszami pisze, żebyś złotem zapłacił, to coś dostaniesz. Więc... Nie, gdzie ty jedziesz? Tam twój drogę robi, a ty... Patrz, zrobił. No i dobra, ja też zrobię. O, patrz. I no co? Super, gratuluję. Mi to nie przeszkadza. Tyrlyrly. Widzisz? I ten lis polarktyczny. Jeden ten pojechał nawet tędy, a ja nie mo... Lagi? Ale obraca się z opóźnieniem, aż trudno jeździć. Może to tak zrobili specjalnie? Nie. Jeszcze nam... O, my kapujemy bazę. Kapowaliśmy. Żeśmy. Może pierwszy raz wygramy? Nie, już nie. Jak przestaną kapować, to nie. Nie wygramy. Ale teraz mają drugiego koleżkę do pomocy, to ja teraz zaparkuję do bus. O, tam, a tam, dobrze, dobrze, o, to. Ty lol, gąsienice oddzielnie się ruszają tu. No? Fajnie, no. Tak jakby było na takim gównie. To sobie poczekamy, my tu przyjmiemy. Nic nam nikt nie zrobi. Uważaj, bo wezmę cię od wszystkich stron, a ty się zdziwisz nagle. To się obserwuje, moja lufa jest mobilna, gdzie nigdzie by mnie nie trafili, to tak obrażenia dostaję. Więc wiesz, to jest jeden ten. Ale tutaj ty grasz za darmo, nic nie dostajesz, a ci pieniądze zabiera za naboje. No, prawda. Więc chamskie to. Nic z tego nie masz. Ale zaraz przejmę bazę. Tamten gości no, prawie zostało. Tamten prawie do wody wpadł. No widzę. O ja. Dlatego się teraz nie rusza. Ale już dostaję. Ja dotka po i już dupa. Przykro mi. Było fajnie. Czekaj, patrz, się... rozgląda się, gdzie on jest. No nic tu nie kapuje, może tu wjadę w tą prosto w dziurkę. No niestety, ja byłem tu wcześniej, jak mnie nic teraz nie trafi. Proszę, 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 nie, stój. To musiał poczuć. Jest. Udało się chyba. No, udało się. Wygrałem dzięki mnie, widzicie? Dzięki mnie. I teraz wszyscy powinni mi bić pokłony. Jeszcze ta gówniana muzyczka. No, zesrajcie się.
No i do dupy. O. Ja cię... O, ale nagroda. O, doświadczenie się nie marnuje. No, zesrać się można. No, więc jeszcze raz se pojedziemy i zakończymy ten oto nudny gówno odcinek. Miejmy nadzieję, że lagi będą łaskawe i się uspokoją, bo wiedzą, że ja nagrywam. Musi tak być. Musi. Ale nie rozumiem, przecież na dworze żadnego, kurde, wiatru nie ma, ani niczego podobnego do tego. No. To ja może środkiem pojadę prosto na kapa. No, to jest dobry pomysł. Środkiem samym. Będę musiał trochę orać ten glebę, ale mówi się trudno. W końcu strzelasz co sekundę, co dwie sekundy. No, no. To będzie mniej więcej gdzieś... Chyba o tu. No. Jedziem. Tyk. Tyk. I tak jakiś czas. Minecraft. No. Tuk, 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 pyk. Tuk, 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 pyk. Tuk, 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 pyk. Twoje są piersi obok kapa. No powiedzmy. Super zajęcie, no. Żeby się nie zdziwił, jak ci tu wyjadło. Co ty się... A, ktoś mi pomaga. Widzisz, mówiłem, że tu chodnik jest. I my teraz się chowamy. Chowamy się, powiadam. Chowamy. Później będziemy mieli problem. To już mały problem. Polar Bear tu przyjechał, ale on się odwracać tak za bardzo nie może. O, tutaj wiedź. Próbuję. Prawo jazdy. Nie dotykając przeszkód. Weszło jak w masło przeciwnika. Pomogę. Weszło jak w masło przeciwnika. Ciekawe ile życia. Wykończyliśmy go. Łe. Dzięki miumła. No, a jakbyś nie pomógł, to ten by dłużej strzelał. Oho. Jak on tu zacznie orać. Już ktoś tu zaczyna orać. Mój. Głupi. Debil. Ach, kurde, prawie bym strzelił. Nie zdążyłem, ale już wygraliśmy. Fucking bitches, fucking bitches. Ja, baby. Czyli na 6 rozegranych bitwy tylko 2 się wygrywa, czyli 1/3 to wygrane. No. Zajebiście. No, równe szanse są. Dobra, ale z tego to będzie koniec. No. Tutaj w tych czołgach chyba nic nie mam do pokazania, bo nie mam, bo nic ciekawego. Miałeś pokazać to, wiesz co, misję te. A, misję, yes, misję. No, są o takie o. Co, o co w nich chodzi? No otóż chodzi o to, że praktycznie niczym się nie różni od tych, oprócz tego, że to są już z wyprzedzenia, czyli bierzemy pierwsze, do wygrania jest stuk czwarty, taki jakby premium, bo to jest premium. I pierwsze trzeba zaliczyć to, a w tym chodzi o to, żeby wygrać bitwę, wśród 10 graczy pierwszy musisz być, pod względem doświadczenia, później to jest, wygraj drugie pojazdy, no niby łatwe. Ale patrzcie, no trochę tak sobie pogramy. No, tak to ja, o, przynajmniej 1000 uszkodzeń. No, równa walka, coś to, o, no, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest tutaj kolejne jakieś misje, nie wiem do czego, czołgów średnich. A, czołgi lekkie, a do czołgów lekkich. Nie jestem pewien, czy to się jakoś robi tak, że ważne, żeby mieć 15 z 15 w byle jakim czołgich lekkich, ciężkich, czy tak, czy w ogóle trzeba wszystkie czołgi lekkie, ciężkie i takie artyleryjskie, niszczycielskie wykryć, czy coś tam. No. Nie wiem, czy to wszystko trzeba zrobić, czy nie. W każdym bądź razie, no, trochę zabawy z tym jest.
No i za to jest do wygrania to, stuk czwarty. To jest do wygrania T-28 Heavy Tank Concept. Czyli ten taki, co nie może ruszać działem. No, czekaj. W górę i w dół, według mnie. No. Pokaż, gdzie się on jest. Dziś ja go chyba brałem. No, weź cofnij. Nagrody, o tu. No, więc taki o jest. To wiadomo, takie co ma tutaj cycki, takie i taka lufa jakby zdziała na Werony czy coś. W ogóle to jest taki jakby bunkier. No i tu reszta. Dziesiątka. Na to pewnie trzeba nieźle życie, nieźle nerwów zmarnować i złota, żeby to wygrać. Powiedzenia dla bogatych. Może przy pomyślnych wiatrach w rok im się uda to wszystko zrobić, więc no, a ode mnie to tyle, więc z tego to miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybuj, szampkę się w górę, dobre komenty, jeśli was proszę i zachęcam was do oglądania innych gry, więc no, i za ten czas ja się z wami żegnam. Ja też z wami żegnam, czuj. No, nara.